Witajcie w ostatnim finałowym odcinku z kariery zawodnika w DSJ4. Po ośmiu miesiącach żegnamy się z tą najdłuższą w historii tego kanału serią: żegnamy się konkursami w Livinio na największej skoczni świata w tej naszej rzeczywistości. Tutaj odbędą się ostatnie w tym sezonie trzy konkursy pucharu świata, dwa indywidualne pomiędzy nimi również konkurs drużynowy. No a następnie zorganizujemy jeszcze zapowiadany przeze mnie już wcześniej benefis w Zakopanem, którego szczegóły poznacie dopiero po tych zawodach pucharu świata, gdy już do tego benefisu będziemy sobie przechodzić. No więc bez chyba zbędnego przeciągania przechodzimy do, do tego naszego ostatniego weekendu. Kiedy pożegnamy się już definitywnie ze skokami o stawkę, no a później jeszcze definitywnie, już tak zakończymy naszą karierę. Jestem bardzo ciekawy natomiast tego, jakie warunki nas tutaj czekają w Livinio, jakie skoki tutaj będziemy oddawać, no i jak będą się spisywać nasi rywale. Kacper Tomasiak, 323 metry. No najgorsze jest tylko to, że ja nie pamiętam, jaki jest rekord świata, bo już w zeszłym w sezonie mieliśmy zawody na tym obiekcie, pierwsze debiutanckie, jeszcze poza samym Pucharem Świata, to były takie zawody pokazowe na koniec sezonu. No a teraz już z udziałem wszystkich zawodników. No ale niestety sami zobaczcie, znowu trafiamy tutaj fatalne warunki. Tak samo było niestety w zeszłym sezonie, kiedy były te pokazowe konkursy. Też trafiliśmy bardzo słabo z warunkami, ale jesteśmy bardzo wysoko nad zeskokiem, wydaje się, że to może być naprawdę Niezła próba. Nie wiem, czy pod koniec nie było za pasywnie. Na pewno przegramy z Tomasiakiem. Tak jest, ale mamy drugie miejsce w tych kwalifikacjach, więc to jest całkiem dobry wynik. Zerknijmy sobie na tego kolosa, bo to naprawdę jest niesamowita, wyjątkowa i potężna skocznia. Bardzo wysokie noty. No i porażka tutaj z Tomasiakiem. Dosyć dotkliwa, patrząc na punkty, ale też jakaś tam przewaga nad kolejnymi zawodnikami. Więc przechodzimy już do konkursu głównego no mam nadzieję że w drużynówce i w tym finałowym ostatnim konkursie sezonu warunki będą nam sprzyjać bo jak na razie to tutaj już licząc właśnie od zeszłego sezonu jest bardzo kiepsko pod tym względem no i niestety prawdopodobnie się pożegnamy z tym konkursem znowu potężna wpadka tak jak to miało miejsce w Lachti no i trzeba przyznać że końcówka tego sezonu ostatniego w naszej karierze jest naprawdę przepełniona potężnymi wpadkami ale znowu, tak samo jak w zeszłym odcinku, podczas tych zawodów w lachti, ja wcale nie czułem, żebym tutaj spóźnił. I naprawdę mam wrażenie, że to jest problem ze sprzętem, że to jest coś nie tak z myszką, bo aż nie chce mi się wierzyć, żeby tak często mi się to zdarzało. Sami wiecie, że w ostatnich sezonach to się już praktycznie w ogóle nie zdarzało, a teraz zdarza się to trzeci raz w bardzo krótkim czasie, gdzie ja naprawdę jestem zdezorientowany robiąc coś takiego, bo wydaje mi się, że, że to nie był mój błąd, naprawdę. Natomiast widzimy, że dużo bardzo utytułowanych zawodników jest w naszych tutaj okolicach. Kobayashi 38 po upadku, Marius Lindwik na ostatnim 40 miejscu. No to są zawodnicy już bardzo leciwi w tej naszej rzeczywistości, no ale jednak bardzo utytułowani, wciąż skaczą. No a te miejsca są bardzo, bardzo słabe, ale ogromna szkoda, że nie będzie nam dane wystartować tutaj w drugiej serii. Zobaczmy jak tam odległości. Kacper Tomasiak, 331 metrów, niesamowity skok i spójrzcie tylko na tą przewagę. Szczerze, czegoś takiego w dsj chyba jeszcze nie widziałem. Prawie 52 punkty przewagi nad Palosarin, coś niesamowitego. Miejsce trzecie dla bresa Bresadoli, no a reszta tak jak widzicie, Łukaszczyk też całkiem wysoko, yy, ok więc te zawody są już za nami. I spójrzcie sami, że matematyczne szanse na zwycięstwo w Pucharze Świata ma tu jeszcze Kacper Tomasiak jako jedyny. I ona z nie ma tych szans. Ale, wow, no tego się nie spodziewałem, bo my tutaj do samego końca musimy być bardzo ostrożni, jak się okazuje. Nie brałem w ogóle pod uwagę takiej wpadki, że coś takiego może nam się przydarzyć, że znowu nie wejdziemy do drugiej serii. A te zawody w Lachty i tutaj naprawdę pozbawiły nas mnóstwa punktów, co może kosztować bardzo wiele, bo my już gdzieś tam w naszej świadomości mamy to piąte zwycięstwo z rzędu w pucharze świata, tą piątą kryształową kulę. To jest nasz jeden z głównych celi, celów w ogóle na, na tą karierę, tak naprawdę. A tu się okazuje, że jeszcze wcale tego nie mamy i że to różnie jeszcze może wyjść. No ale w każdym razie. Bierzemy teraz udział w naszym ostatnim w karierze konkursie drużynowym. Ostatnia drużynówka tego sezonu w Livinio, właśnie. No i zobaczmy. Odległości w tej serii próbnej, no szczerze mówiąc, nie napawają optymizmem, jeśli chodzi o warunki, ale okazuje się, że są całkiem dobre jednak, bo mamy wiatr podnarty, więc dziwi trochę słaba postawa większości zawodników. Zdecydowanie za wcześnie niestety tutaj na progu, ale mam nadzieję, że z tego dobrego wiatru skorzystamy i że coś tam uda się wycisnąć jeszcze z tej próby. No, robiłem co mogłem, ale było, było to ciężko. 299,5 metra. No, ale skoków za 300 metr było naprawdę jak na lekarstwo, trzeba sobie powiedzieć. Polska czwarte miejsce zajęła w tej serii próbnej, ale seria próbna większego znaczenia oczywiście dla nas nie ma. Bardzo ciekawie, Finlandia na prowadzeniu po pierwszej grupie, po drugiej natomiast Polska. Mimo, że te skoki wcale nie były jakieś wybitne, lecimy dalej. Polska utrzymuje prowadzenie, choć te skoki naprawdę nie są dalekie tylko 262,5 metra. To Masiaka, spójrzcie, jaka potężna przewaga Polski nad pozostałymi drużynami. To jest coś niesamowitego, co się tutaj dzieje. Poziom jest niewiarygodnie niski, nie wiem, z czego to wynika. Może większość zawodników po prostu nie jest jeszcze gotowa na loty na, tak, na takim obiekcie. No zresztą może się zaraz okaże, że ja też nie do końca jestem na to gotowy, bo to raczej nie będzie jakiś super skok. No właśnie. No właśnie, to nie był superskok. 296 metrów. No wydawało mi się, że w tych warunkach spokojnie polecę za 300 metr. Ale to jest najlepszy skok naszej reprezentacji. Natomiast indywidualnie ogółem piąte miejsce. Kto oddał najlepszy skok? Najlepszy skok oddał Vilo Palosari z Finlandii, która jest dopiero siódma i to było 314,5 metra. Na ósmym miejscu Stany Zjednoczone. Na ostatnim Japonia, która kompletnie się tutaj nie popisała i to mówiąc delikatnie. Więc lecimy dalej. Zaczyna Habdas dosyć słabym skokiem tutaj widzimy Słowenia jeszcze będzie próbowała na pewno się włączyć do walki bardzo słaby skok Wąska przewaga wciąż jest, ale jeżeli Tomasiak też skoczy jak Wąsek to już możemy mieć problem, ale Tomasiak skacze fenomenalnie 329 metrów, nam pozostaje tylko postawić kropkę na D i, i powiem Wam, że no to może być fantastyczne pożegnanie z drużyną z Habdasem, Wąskiem, Tomasiakiem bo prawdopodobnie pożegnamy się z zwycięstwem. 211 metrów zaledwie nam wystarczy, żeby wygrać te zawody, więc ruszamy. Nie spóźnić tylko pięknie, dobrze na prog. To będzie dłuższy skok na pewno niż ten z serii pierwszej. To będzie bardzo dobra próba. Tylko jaka dokładnie? Wynosi nas tutaj wysoko i to jest prawdopodobnie najdłuższy skok konkursu. Nie, jednak nie. 328,5 metra, ale to jest fenomenalna próba. Fenomenalna, naprawdę. Nie wiem, czy to nie jest mój rekord życiowy, po prostu nie pamiętam tych skoków z zeszłego sezonu tutaj, jakie to były dokładnie odległości, ale zobaczcie, indywidualnie wygralibyśmy ten konkurs, a przed chwilą w indywidualnym konkursie nie było nas nawet w drugiej serii. No i to pokazuje, jak trudna jest to skocznia, jak zmienna i że tutaj na, naprawdę nawet najdrobniejszy błąd może wszystko odmienić. No ale to, co mnie najbardziej cieszy, to zwycięstwo. Z ogromną przewagą naszej reprezentacji. Później Niemcy i Austria na miejscu trzecim. Wysoko też Szwajcaria. Słowenia pełna lotników, tym razem poza podium. Mam jeszcze Norwegię, Finlandię i Stany Zjednoczone. No więc naprawdę lepiej nie mogliśmy sobie wymarzyć tego pożegnania z drużyną. Polska z kompletem zwycięstw wygrywa również Puchar Narodów. Więc tutaj możemy być w pełni zadowoleni, no i teraz pozostaje już tylko obronić zwycięstwo w całym pucharze świata. Walka tutaj z Tomasiakiem będzie ciekawa, choć oczywiście, zwłaszcza z jego punktu widzenia, no będzie to bardzo trudna walka, bo nam wystarczy być gdzieś tam w czołówce, ale na takiej skoczni wszystko jest możliwe, o czym już powiedziałem. W ogóle dalekie skoki czołówki wydaje się, że są fajne warunki i są. Więc słuchajcie, trzy ostatnie skoki w pucharze świata i żegnamy się z karierą oficjalnie. Więc no, bardzo bardzo ważny moment dla całej tej naszej kariery. Zobaczymy, jak nam wyjdzie ten skok kwalifikacyjny. No i skok umiarkowanie udany 319,5 metra. Noty całkiem przyzwoite, i to jest miejsce czwarte z tak naprawdę niedużymi stratami. Ale zobaczcie sami, Kasper Tomasiak przed nami. Gdyby tak wyglądał konkurs, że on na miejscu trzecim, ja na czwartym. No to i tak byśmy wygrali spokojnie w pucharze świata. No ale zobaczymy jak będzie w samym konkursie. No i patrzymy teraz na skok Kacpra Tomasiaka, który obejmuje prowadzenie. I to po fenomenalnej próbie. Słuchajcie, w tym momencie, jeżeli my tutaj jakąś wpadkę zaliczymy, to na ostatniej prostej, w ostatnim konkursie on nas po prostu wyprzedzi. I szczerze trochę się boję tego, co nas tutaj teraz czeka. No ale dobrze, ruszamy do walki. Okazuje się, że ta walka jeszcze będzie bardzo interesująca w końcówce. No i co nam przyniesie ta próba? To będzie całkiem niezła próba, ale czy wystarczająco dobra? Nie wynosi nas tutaj wcale aż tak bardzo wysoko i upadek. Ale jestem zszokowany tym upadkiem, bo przecież nie podchodziłem wcale do lądowania z dużej wysokości, ani nie miałem dużej prędkości. Nie mam bladego pojęcia, skąd ten upadek tak naprawdę się wziął. Jakim cudem! Nasz zawodnik tego nie wylądował. Gdybyśmy wylądowali, bylibyśmy na miejscu trzecim, i sprawa byłaby nie tyle załatwiona, co no, dosyć, dosyć łatwa, tak naprawdę. Wystarczyłoby nie zepsuć drugiego skoku, a w tej sytuacji to my musimy w drugim skoku naprawdę wznieść się na wyżyny naszych umiejętności. Niestety, nasza finałowa, ostatnia próba w pucharze świata w karierze to nie będzie czysta przyjemność, to nie będzie po prostu taki skok na pożegnanie. Tylko to musi być skok fantastyczny, jeżeli chcemy wygrać Puchar Świata. Nie sądziłem, że do takiej sytuacji może tutaj jeszcze dojść, ale robi się naprawdę niesamowicie ciekawie. I stresująco, powiem szczerze. Bo Tomasiak ma taką przewagę, że ja nie sądzę, żeby on to roztrwonił. Obawiam się, że on spokojnie... To wykorzysta i wygra. Więc my potrzebujemy w tej sytuacji. No nie, nie, nie zerknąłem dokładnie, jaka jest różnica między nami, ale wydaje mi się, że miejsca gdzieś w top 5, co najmniej. Więc musimy dać z siebie wszystko. Ostatni pożegnalny skok w ramach Pucharu świata. I oby był to skok dobry. Ładnie na progu. Troszkę zapasywnie w powietrzu chyba. Ale to będzie dobra próba. Tylko to ładnie wykończyć. Ok. Więc żegnamy się z karierą, skokiem na 320 i pół metra w bardzo wysokie noty jest dobrze. Tylko czy to, aby na pewno, wystarczy? No myślę, że top 5 to jest minimum to, czego potrzebujemy. Możliwe, że potrzebujemy czegoś więcej. No jeżeli wygra Tomasiak, Myślę, że my mamy ponad 50 punktów przewagi nad nim, więc czwarte miejsce spokojnie już nam wystarczy. To na pewno. Piąte prawdopodobnie też, ale pewności co do tego nie mam. Przewaga nasza jest ogromna nad drugim zawodnikiem. No ale tak to wygląda na tego typu skoczniach. No zobaczymy. W tej chwili prowadzimy. I to, co również istotne w ramach tego pojedynczego konkursu, no to jestem ciekaw, czy w pożegnalnych zawodach uda nam się stanąć na podium. Może być o to ciężko, bo tak jak mówiłem, zawodników jest jeszcze dużo. Ale fajnie by było pożegnać się miejscem w top 3. Natomiast nie to jest teraz najważniejsze. Dobrze. Przechodzimy dalej. No i zobaczmy, co będzie. Niesamowite. Tomasiak nie dał rady. Szczerze, aż trochę mi go szkoda. 241 metrów Kacpra i miejsce dziewiąte. Byłem pewny, że utrzyma prowadzenie i w tej sytuacji szkoda mi trochę, że nie wygraliśmy. Bo gdybyśmy przegrali z Tomasiakiem, to trudno. Ale szkoda, że przegraliśmy z Jonasem Schusterem. Natomiast żegnamy się z karierą w naprawdę wielkim stylu. Drugim miejscem w konkursie Pucharu Świata. Szkoda, że nie ale nie zawsze można mieć wszystko. Drugie miejsce i tak jest świetne. Fajnie, że stajemy z kolegą z reprezentacji na podium. Łukasz Łukaszczyk, trzeci. Ogromne gratulacje. No i pytanie. Bo ja nie wiem, jaka była różnica punktowa między Szusterem a Tomasiakiem, bo może się okazać, że na ostatniej prostej jeszcze Szuster Tomasiaka wyprzedził. Oby nie. Ale tak właśnie się stało. O 20 punktów, więc zobaczcie sami, jak to było ciekawie. Że Kacper Tomasiak w tym ostatnim konkursie walczył, żeby z drugiego miejsca na pierwsze jeszcze awansować, wygrać. Cały Puchar Świata, a stało się zupełnie inaczej i sparł jeszcze na miejsce trzecie. No trzeba przyznać, że cała ta trójka, czyli ja, Jonas Szuster i Kacper Tomasiak w tym sezonie byliśmy na niesamowicie wysokim poziomie. Cała trójka, choć to ostatecznie my sięgamy po piątą z rzędu, kryształową kulę, no i ostatnią kryształową kulę. No bo te zawody, ten sezon kończy definitywnie naszą karierę. Wysoko w Pucharze Świata też Łukaszczyk, Habda tuż poza czołową dziesiątką, mamy Wąska na miejscu 23, Kacpra juroszka na 27, to chyba wszystko, a nie, jeszcze Tomasz Pilch 33. Zerkamy jeszcze na resztę tutaj, zawodników najmniej punktów zdobył Francesco Czekon z Włoch. No i tak ten sezon się zakończył. No i to co jeszcze nam zostaje do defini definitywnego zamknięcia tej serii, no to oczywiście wspomniany już przeze mnie benefic w Zakopanem, na który zostanie zaproszona specjalna grupa zawodników. Będą to wszyscy Polacy, oczywiście wszyscy koledzy z kadry oraz zawodnicy, z którymi najbardziej, że tak powiem, rywalizowaliśmy na przestrzeni tych wszystkich lat, tej ostatniej dekady. Zarówno ci, którzy też już kończą karierę, bo myślę, że tacy zawodnicy jak Daniel Czofenik czy Timi Zajc, który o i daleko jest chyba tutaj w Generalce, 36. To są zawodnicy, którzy też już z pewnością kończą karierę po tym sezonie i zakończą ją na naszym beneficie, więc myślę, że to też jest dla nich wyjątkowe przeżycie i ciekawa chwila, ciekawy moment. Ale będą też oczywiście tacy zawodnicy jak Jonas Schuster czy Willo Palosari którzy w ostatnich latach też spisywali się świetnie. No a pełną listę zawod zawodników, którzy zostaną na ten benefic zaproszeni poznacie za chwilę razem z dokładnym przebiegiem tego wydarzenia. Tak więc rozpoczynamy nasz Benefis w Zakopanem. Macie przed sobą listę 15 zawodników, którzy wezmą udział. Jestem tutaj ja i 14 zaproszonych skoczków, w tym cała kadra Polski, a także zawodnicy, z którymi przyszło nam rywalizować na przestrzeni tej ostatniej dekady, nawet ponad dekady. Jest tutaj Grane, Rut Laniszek, Timi Zajc, jest Daniel Czofenik, Ryojko Kobayashi. No i ci zawodnicy, z którymi już, można powiedzieć, rywalizowaliśmy bardziej, w tych ostatnich sezonach młodsi zawodnicy jak Palosari czy Jonas Schuster, ale jest też jeszcze Mariusz Lindwik. No i tak jak już powiedziałem, cała kadra Polski. Jeśli chodzi o rozgrywki, to będzie to Podwójny konkurs w Zakopanem, na który złożą się cztery serie. Jeśli chodzi o punkty zdobywane do klasyfikacji, to będą to punkty zliczane tak jak na przykład na turnieju czterech skoczni, czyli po prostu noty, a nie punkty brane tak jak z Pucharu Świata. Więc można powiedzieć taki konkurs jak na Mistrzostwach Świata w lotach, gdzie mamy cztery serie, to właśnie coś takiego czeka nas tutaj, ale mamy też kwalifikacje, które oczywiście będą bardziej pełnić rolę z serii próbnej treningu przed punktowanymi Skokami, no bo i tak cała piętnastka się zakwalifikuje, więc czeka nas jeszcze sześć skoków do defini definitywnego zakończenia tej serii. No i to jeszcze na co warto zwrócić uwagę, to mój kombinezon, mój strój przygotowany specjalnie na to pożegnanie. Cały złoty, zarówno kask, jak i kombinezon, jak i narty. Zobaczymy, jak nam się będzie skakać niestety te żółte, czy też złote narty troszeczkę wtapiają się. W tło, dlatego przez całą karierę skakałem na czerwonych, bo uważam, że one najlepiej się eksponują na tle, na którym skaczemy, najlepiej je widać i to też ułatwia trochę zadanie. Więc lecimy dalej i w tych kwalifikacjach, czy też bardziej treningu, zajmujemy miejsce piąte, no ale te skoki nie miały znaczenia. Znaczenie ma to, co będzie się działo teraz, czyli skoki konkursowe. Pierwsza z czterech serii. Właśnie ją rozpoczynamy na progu ładnie. W powietrzu też wygląda to dobrze. Fajnie nakręcony skok i całkiem daleki, w granicach punktu HS, trochę bliżej, no nawet wyraźnie bliżej, 136,5 metra. Ale noty są całkiem niezłe. Widzimy, że na nasze pożegnanie tutaj przyszły naprawdę spore tłumy kibiców do zakopanego. Warto też się temu przyjrzeć, no bo to jest wszystko po raz ostatni, że tak powiem. Dobrze, zobaczymy po tej pierwszej serii, które będziemy zajmować miejsce, i jest to miejsce drugie. Przegrywamy tylko z Łukaszem Łukaszczykiem, do którego nie tracimy dużo punktów, a nasza przywaga, no, jest całkiem, całkiem przyjemna, choć też nie jakaś wielka. Przed naszym skokiem na prowadzeniu Mariusz Lindwig, więc ruszamy. No, fajnie by było w tym swoim pożegnaniu, w tym beneficie zwyciężyć, to jest na pewno coś, o co bardzo będę się starał, natomiast ten skok, no, nie będzie aż tak dobry ale wystarczający, żeby objąć prowadzenie. 135 metrów, w sumie bardzo podobna próba. Noty znowu wysokie, no i pytanie, co zrobi Łukaszczyk. Nie daje rady skoczyć aż tak dobrze. 132 metry, więc na półmetku rywalizacji, po dwóch pierwszych seriach prowadzimy i to z całkiem niezłą przewagą. Drugi Lindwik, trzeci Łukaszczyk. Resztę. Widzicie Kacper Tomasiak, który myślałem, że będzie tutaj najgroźniejszy, szczerze mówiąc, dopiero na piątym miejscu, więc tak to się prezentuje. No i przechodzimy do drugiego konkursu, czy też do drugiej części tej rywalizacji. Na początek kwalifikacje, i niestety nasze pożegnanie będzie na Igielicie. Wow! Tego się nie spodziewałem, bo cały sezon. A nie, jednak mamy zimę. Dobra, już byłem pewny, że będzie na igielicie, bo tego śniegu wokół skoczni w ogóle nie widać. A tak, to dobrze. Dobrze, że został ten śnieg. Zerkniemy jeszcze na tą skocznię, jak to wygląda. Yy, no, naprawdę, bałem się, bo wiecie, zdarzało się to już w przeszłości, że w trakcie sezonu po prostu nagle nam się odpalał igielit, nie do końca wiadomo czemu. Yy, bałem się, że to jest po raz kolejny taka sytuacja, ale na szczęście nie. Więc nasze pożegnalne dwa skoki oddamy na śniegu. No, i te dwa skoki, właśnie pora oddać. 139,5 metra, najdalej, najlepiej, Vilo Palosari. Więc ruszamy. No i zobaczmy, przedostatni skok, już nawet nie w karierze, tylko w naszym życiu, można powiedzieć. Całkiem ładnie nakręcony, choć troszkę płasko. Okej, okay, nie jest źle. 136 metrów, wysokie noty bardzo równo tutaj skaczemy, jak na razie. Miejsce czwarte. I straty punktowe nie są duże. Wydaje się, że w tym momencie wciąż jesteśmy liderem całości, ale tego na 100% nie wiemy. No dobrze, więc przechodzimy do serii finałowej. Kacper Juroszek na prowadzeniu 133 metry. No a dla nas nadchodzi ta dosyć smutna chwila, kiedy trzeba się już ostatecznie pożegnać i oddać ten jeden, ostatni skok. Nie mam pojęcia, ile skoków oddałem podczas tej serii, podczas tych 8 miesięcy. Tych kilkunastu sezonów i tych setek konkursów. Było ich mnóstwo, ale teraz przychodzi czas na ten ostatni skok. Więc przechodzimy do naszej finałowej próby. Oby była to próba udana, żebyśmy dobrze ją zapamiętali. Może troszkę za wcześnie tutaj było na progu, ale nie jest źle. No, powiedzmy, że jest to skok przyzwoity, więc żegnamy się skokiem na odległość 133 metrów, wysoko, jesteśmy tutaj ocenieni, noty po 19,5 punktu, ostatnie zerknięcie na tutaj na skocznie w zakopanem. Myślę, że z tej okazji możemy sobie obejrzeć jeszcze ten skok, jeszcze raz, tutaj w powtórce z tej kamery, z której nigdy nie skakałem, choć niektórzy prosili mnie o to, żebym skakał na tej kamerze, ale kompletnie nie umiem skakać na tej kamerze. Podejmowałem kilkukrotnie próby na treningach, ale to wychodziło tragicznie i ta seria nie miałaby sensu po prostu dla mnie osobiście, gdybym skakał na tej kamerze, ale ten ostatni skok myślę, że tutaj warto właśnie było zobaczyć sobie z tą powtóreczką. No i zostaje trójka zawodników. Schuster, Czofenik i Palosari. No i tutaj widzimy, że Trzofenik okazał się lepszy, ale pamiętajmy, że to nie jest konkurs. To jest tylko druga część konkursu, a cały benefic czteroseryjny wygrywamy właśnie my. Piękna sprawa. Pożegnanie z karierą. Naprawdę godne. Na bardzo wysokim poziomie i jestem absolutnie zadowolony, bo to jest zwycięstwo z dużą przewagą dodatkowo nad Szusterem i dosyć niespodziewanie Mariusem Lindwikiem. No więc... Co jeszcze mogę powiedzieć? No, w ten sposób zakończyliśmy tą, jak już mówiłem, najdłuższą w historii tego kanału serię. Ta seria to była ogromna przyjemność dla mnie, dzielenie się z wami tym, co tutaj się dzieje. Myślę, że sam zamysł tej serii, pomysł na nią był naprawdę ciekawy i bardzo się cieszę, że ją zrealizowałem, że udało się ją ciągnąć tak długo i że tutaj przegraliśmy aż od. 18 roku życia do 30 w tej karierze, bo to jest jedyna kariera na tym kanale, skoczka narciarskiego, która trwała aż tak długo i zakończyła się w takich, powiedzmy, w miarę realistycznych, przynajmniej patrząc na wiek, okolicznościach. Oczywiście ona mogła trwać dłużej, mogliśmy skakać do 35, 40 lat nawet, albo jeszcze dłużej, jak najbardziej było to możliwe, ale po prostu uznałem, że to jest dobry moment, bo szczerze, już troszkę mi się ta seria przejadła. Ach, też pomyślałem, że fajnie by było ją zakończyć właśnie w takim wielkim stylu, a nie gdy już będziemy na kiepskim poziomie. Więc, no, teraz już tego i tak nie zmienimy, kończymy ją tak, jak to zrobiliśmy. Więc dziękuję Wam bardzo, że byliście przez te 8 miesięcy, że śledziliście te zmagania. Mam nadzieję, że ta seria też dużo pozytywnych, fajnych emocji Wam przyniosła, tak samo jak mi. No, ale teraz się już żegnamy. Więc dzięki jeszcze raz, że byliście. No i do usłyszenia w kolejnych seriach.